Czy ubraniem można sobie dodać centymetrów? Oczywiście fizycznie nie, ale można zrobić to optycznie i właśnie dzisiaj zapraszam Cię na wideo kilka sposobów na wydłużenie sylwetki. Najprostszym sposobem, żeby dodać sobie optycznie wzrostu, to oczywiście będą banalne, ale noszenie obcasów. Oczywiście muszę o tym wspomnieć, no bo to jest taki klasyk. Natomiast nie tylko obcasy w butach mogą Cię wydłużyć optycznie, ale też mogą zrobić to odpowiednie noski butów. Jeżeli masz buty, które są odrobinę w szpic, Twoja stopa będzie wydawała się być dłuższa. Jeżeli Twoja stopa wydaje się być dłuższa, to też trochę noga wydaje się być dłuższa. Jeżeli noga, no to my wydajemy się po prostu być wyższe. Także buty, które idą w szpic, będą lepsze od tych, które są okrągłe całkiem albo nawet jakoś kwadratowe. To na 100%. Ale oprócz tego, że właśnie buty, czyli obcasy i noski, to najlepszym sposobem, żeby wydłużać sobie sylwetkę optycznie, to przyciągać uwagę osoby patrzącej do góry. Czyli stosowanie jakiegoś rodzaju ozdób, które będą w tej okolicy. Ponieważ ludzie, jeżeli nie za bardzo skupiają się na naszych nogach, to też wydaje im się, że jesteśmy wyższe. I oczywiście najprostszym sposobem, podobnie jak obcasy, będą różnego rodzaju nakrycia głowy, kapelusze, chusty, turbany wiązane, bo one będą fizycznie dodawać nam centymetrów. Ale nie tylko, ponieważ też stosowanie ciekawej biżuterii, ciekawych oprawek, okularów na pewno będzie pomagało dosyć mocno. Myślę, że nie tylko okulary, turbany, ale też na przykład noszenie w przypadku imprez jakichś takich opasek, fascynatorów, toczków, wszystko co będzie skupiało uwagę na górze sylwetki. Oczywiście nie tylko przyciąganie uwagi do góry będzie pomagało, ale też nie odwracanie uwagi, jeżeli chodzi o całe ciało. I najprostszym sposobem nie odwracania uwagi jest zastosowanie ubrania monochromatycznego, czyli całego w jednym kolorze i w podobnych odcieniach. One oczywiście mogą się od siebie różnić, ale zależy nam na tym, żeby było raczej to takie zestawienie, gdzie ten kolor po prostu płynie. Dlaczego? Ponieważ kiedy robimy mocne zestawienia kolorystyczne, robią się odcięcia, które są odcięciami poziomymi. I te odcięcia poziome przecinają naszą sylwetkę i ją w ten sposób skracają. Jeżeli już mówię o przecięciach poziomych, to warto też powiedzieć o stosowaniu linii pionowych w stylizacji, ponieważ pionowe linie, które ciągną się przez jakiś fragment naszego ciała, będą tą sylwetkę wydłużały. I teraz no można by było powiedzieć, że taka banalna rzecz jak ubranie czegoś, co ma paski pionowe na sobie jako wzór, no mogło być, ale to nie jest tylko takie oczywiste, to też stosowanie innych linii stylizacyjnych. Na przykład noszenie spodni, które mają zaprasowany albo wszyty kant. Tylko uważaj z kantem, jeżeli nosisz bardzo obcisłe spodnie, ponieważ przeważnie ten kant się jakoś tak rozmywa i faluje. Także tylko przy prostych, ewentualnie przy szerszych spodniach, kiedy ten kant faktycznie wisi w pionie, pojawia się w pionie, to on będzie dobrą taką linią stylizacyjną. Ale też nie tylko w nogach, oczywiście można nosić różnego rodzaju narzutki, otwarte marynarki, otwarte płaszcze, czyli wszystko, co będzie tworzyło linię pionową jedną tutaj, drugą tutaj. Czyli będziemy mieć jakby jedną część sylwetki, drugą część sylwetki, czyli tło, które pojawia się w tym miejscu i tutaj tą trzecią część. Jeżeli chodzi jeszcze o dół sylwetki, to dobrym sposobem będą też rozcięte spódnice czy sukienki, czyli takie, gdzie noga nam troszeczkę wystaje, tak zwane rozpierdaki po prostu. I one będą właśnie pionową linią stylizacyjną. Pionową linią stylizacyjną też na pewno będzie biżuteria wisząca w tę stronę, czyli wszelkiego rodzaju wisiorki, które są długie i mają układają się w ten właśnie sposób. Nie musi to być koniecznie wisior, to może być na przykład jakiś szal czy apaszka zarzucona tutaj w ten sposób. Gdy mówiłam o monochromatyczności, to nie wspomniałam o jednej rzeczy. Jeżeli chodzi o
jeden kolor, to najprostszym sposobem użycia jednego koloru, bo na pewno dużo trudniej jest zestawić bluzkę, spodnie, marynarkę i buty, które będą wszystkie w podobnym odcieniu, to najprostszym sposobem będzie ubranie sukienki w jednym kolorze i najlepiej długiej, bo to będzie wtedy taka długa powierzchnia jednego koloru, co będzie dawało takie wrażenie, że nasza sylwetka wydaje się być bardziej pociągła. Jeżeli chodzi o spodnie, mówiłam o kantach, ale teraz przyszedł mi do głowy jeszcze jeden sposób, to noszenie spodni, no i też spódnic oczywiście, z wysokim stanem. Dlaczego? Ponieważ wtedy wydłuża nam się optycznie linia nóg. Oczywiście pod warunkiem, że włożymy bluzkę do środka, do tych spodni czy do spódnicy, a nie zakryjemy ten wysoki stan wykładając na zewnątrz. Także wkładamy do środka, wtedy linia naszych nóg wydaje się być dłuższa, wtedy też nasze nogi wydają się być dłuższe i my wydajemy się być wyższe. Także pamiętaj, przyciąganie uwagi do góry, monochromatyczność, stosowanie linii pionowych zamiast cięć poziomych, zwracanie uwagi na buty, kilka elementów możesz zastosować, żeby wydawać się kilka centymetrów wyższa. Jestem ciekawa, czy masz jakieś swoje sposoby na wydłużanie sylwetki. Może ja o czymś nie wspomniałam, może coś nie przyszło mi do głowy podczas nagrania tego wideo, a będzie to ważne, żeby podzielić się z innymi osobami. Mam dla Ciebie też komunikat specjalny, ponieważ wydłużanie sylwetki jest tylko jednym z elementów stylizowania sylwetki i jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to ja koniecznie muszę powiedzieć Ci o jednej rzeczy, ponieważ gdy to wideo publikuje się właśnie na platformie YouTube, publikuje się na moim blogu, jesteśmy w trakcie kampanii promocyjnej kursu online Kod Sylwetki. To jest taki produkt, gdzie poprzez wideo, czyli dokładnie w takiej formie jak teraz, masz opowiedziane wszystko na temat ubierania się do sylwetki. Czyli opowiadam o tym, jakie elementy strojów ubierać, zakładać, jeżeli chodzi o różne typy sylwetek, w oparciu oczywiście o 9 typów sylwetek, na których ja pracuję, masz dokładnie wytłumaczone, na czym polegają te sylwetki i dokładnie wskazane, jak już chcesz nosić na przykład kapelusz, to jaki kapelusz powinien to być. Jeżeli chcesz nosić długą biżuterię, to sprawdź, czy ona na pewno jest dla Ciebie dobra. Jeżeli chcesz poznać, jakie są fasony spodni, spódnic, sukienek, jak nosić buty, jak dobierać torebki, gdzie umieszczać ozdoby na swoim ciele, to właśnie kurs online Kod Sylwetki jest dla Ciebie. Możesz wejść na stronę www.kodsylwetki.pl i tam dołączyć do kursu. Kampania promocyjna jest ograniczona czasowo. Jeżeli oglądasz już to wideo później, kiedy nie ma tej kampanii promocyjnej, to zawsze możesz zapisać się na listę osób zainteresowanych. Natomiast jeżeli oglądasz na bieżąco, to koniecznie wchodź na kodsylwetki.pl i sprawdź, czy ten produkt jest dla siebie, no i dołącz do naszego kursu, żeby poszerzyć swoją wiedzę stylizacyjną o dużo, dużo, dużo więcej niż usłyszałaś w dzisiejszym wideo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia następnym razem.